Siemaneczko, siemaneczko, witam was miło i bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Arenkowania. Naprawdę fajnie, że wpadłeś, fajnie, że jesteś. Zostaw łapkę, zostaw suba, baw się dobrze, bo to według mnie najważniejsze. A moi drodzy, my co sobie dzisiaj zrobimy? Nie wiem, co jeszcze zagramy. Chcieliście przystań zobaczyć, więc spróbujemy zagrać tą Akademię Przystań. Nie po mojej stronie, ale ktoś w komentarzu napisał przystań, więc... Więc jest jak jest, więc gdzieś tym spróbujemy. Gdzieś tym spróbujemy zagrać, albo po prostu akademią, bo może mam taką ochotę. Jest bardzo dużo akademii, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pozdrawiam Szoniaka, dzisiaj gramy nie rankedowo, ale serdecznie zapraszam na mojego Discorda, na Discorda Kabeletop pograć rankedy. A my sobie lecimy z koksem. Dziękuję za ostatnie oglądalności, trochę zaczynał rosnąć, łapeczek było trochę mniej, ale tym razem mam nadzieję, że będzie lepiej. Chcieliście przystań zobaczyć, tak? Granie akademią w orków i przystań jest naprawdę trudne, tak? Takie są fakty. Takie są fakty, a z faktami się nie dyskutuje. Jeszcze sprawdzę, czy się nagrywa. Nie jest tu ranking, więc też nie mam co się przejmować. O, muzyka była za głośno ustawiona z tego, co widzę. Ale już będzie lepiej. Mam nadzieję, że nie było tragedii. Dobra, gramy Killan. Killan może mieć balistę. Mamy... Kurde, nie chciałem mieć typowo kolesia od magii. Od płomieni, bo to jest trochę... No niezbyt... Optymalna sytuacja, ale to jest takie, że można się trochę... Obie strony zdziwić, jak to może ostatecznie wyjść. Mamy trochę siły czarów. Pierścień Sar i Susaczkowiek, on nie jest jakoś zajebisty na akademii, bo i tak stosunkowo many zazwyczaj jest bardzo dużo. Jest realnie rzecz biorąc słabe światło według mnie. Przywołanie też szału nie robi, dupy nie urywa. Więc może być dość trudno. Może być to trudno, kto, jakby coś, nie gramy rankedu, więc możemy sobie coś, dzisiaj rankeda, więc możemy coś głupiego w sumie wymyśleć. Mamy tutaj aż 6 ataku, realnie rzecz biorąc, to jest sporawo w sumie, 6 ataku. 6 ataku, realnie rzecz biorąc. 8 ataku. No, powiem wam tak szczerze. Machiny. Chyba nie robię tego destro. Najbardziej lubię osobiście grać destrem. Takie są fakty. Najlepiej się gra destrem, ale... Ale zostawię sobie balistę może. Może to stanę, kurde, mać... A, tak. Zobaczymy. Jakby... Trzeba na pewno spróbować. Jest magia zniszczenia, jest balista. Dobra, na razie mówię, że wezmę pierwszą pomoc. Będę szukał. Będę realnie szukał jeszcze szansy na... Mam wrażenie, że chcę zagrać światło i bicie się, więc jakby... Będę szukał ataku, no jakby, no nie wiem, czy mi to wyjdzie. Udało mi się. Światło też mi się tam udało, więc zaraz będziemy się zastanawiać. Czekajcie, jak to, moi drodzy, wygląda, żebym teraz sobie dobrze zrobił. Znamie czarodzieja pozwala mi przejmować wózki. No, w sumie. Wezmę sobie. Światło też było, ale na razie, szczerze powiedziawszy, chcę sobie skończyć... to, co tutaj zacząłem. Ekspercki rzemieślnik, no trudno. Musi być w taki sposób. Jak statystyki? No bardzo mocno magiczne, moi drodzy. Bardzo mało defensywnych statystyk, więc... coś do bicia by się przydało, realnie rzecz biorąc. Zobaczymy. No światło bym chciał. Już mi pewnie nie będzie chciał dać światła, tak? No to siły czarów, magia zniszczenia. O Jezus, to nie jest zbytnio fajne, powiem wam szczerze. Powiem, że naprawdę jest bardzo do dupy.
Mam bardzo dużo siły czarów, która realnie mi nic nie daje. Nie? Jakby nie mam żadnych czarów, jestem trochę idiotą. Takie są fakty. Dobra. No jestem idiotą, w sensie mój Hirek jest idiotą. Nie, że ja, bo ja trochę też, ale... Dobra, mroczek chociaż sobie zrobimy. Dobra, światło, mroczek sobie wyrzucę. Dobra, ale pójdę... Dobra, środek ostatecznie muszę pójść, bo muszę sobie jeszcze coś dobić. Ale powiem wam tak trochę szczerze, że jeszcze nie wiem, którą ścieżkę ostatecznie wybiorę. Mam tam te buty, potrzebuję na tym buty kasy. Tutaj będzie tych statystyk realnie rzecz biorąc bardzo dużo. Ale zero obrony, no to mogę po prostu trochę... realnie rzecz biorąc polecieć z tym wszystkim. No i też nie będę miał za dużo realnie rzecz biorąc hajsu, nie? Jest naprawdę drogie. Dwa ataku, minus szczęście. No nie wiem, czy to będzie mi aż tak bardzo się opłacać kupić. Miałem tutaj czary jeszcze. Hejst i prawa moc. No dobra, niech tak i będzie, ale... Jakby i tak ta ścieżka jest imo najlepsza z tego wszystkiego. No nie jest to jakaś dobra sytuacja według mnie. Bym powiedział, że jest przeciętna. Teraz sobie dowalimy, bo tamto jest tarcza, tak? Tarcza jest ofensywna. Jakby to i to sobie wywala, ale czy to mi starczy na jeden poziom? Nie sądzę w sumie. Do obrony mi na pewno będzie potrzebne. Moja balista też nie będzie zbytnio okej. Dobra, no... nie wygląda to super. Nie wygląda to za dobrze. 1800, zawsze się trochę golda więcej. Fajnie, że posiadam już ten talent. Cieszy mnie to, że mi dajesz coś, co posiadam. Dobra, moi drodzy... No cóż, ja wam poradzę. Mistrza gniewu sobie zrobimy. Teraz tak, trafcie w który talent. Trafcie, moi drodzy, który talent. No, trafiłem, naprawdę było so close. So close to było. Bardzo blisko. No nie wiem, czy mi stać na tyle tych statystyk. Nie wygląda to zbytnio dobrze. No moje oko wygląda to bardzo słabo ostatecznie. A jest to realnie rzecz biorąc wichurka, którą chciałem tak czy tak. I co my mamy? Jakby w sumie to realnie nic nie mamy. Bo... mamy trochę takiego postronnego herka. No cóż, to bym mógł sprzedać i dostać jakiś, kurde, poziom czy coś. No nie wyszło to super. Nie, jakby z mojej perspektywy według mnie jest przeciętnie. Tak uważam trochę. Trochę uważam, że jest przeciętnie. Uważam, że może mrok grać, a jak zagram mrok i mi pozabiera jednostki, no to grubo będzie. Ale po co mi w sumie wychura w... No, wichura też mi jakoś tak dużo w sumie nie daje. Ale przynajmniej, bo ja sobie pomyślałem, że gramy na przystań, a gramy przecież na orków. Nie no, realnie to jest dupa. To jakby, to 7 ataku to jest tak biednie, że aż się w pale nie mieści. Że to się naprawdę aż w pale nie mieści. Nawet jakbyśmy sobie tutaj pocisnęli, no to jest naprawdę ciągle nie tak dużo kasy. 18 tysięcy wydać za buty. No i to jest pytanie, czy to jest realnie warte świeczki. Czy atak
atak i wiedza i dzięki temu raczej zdobędę sobie... Może mi slowa rzucać, no trudno, przeżyjemy. Ale może dzięki temu mi się uda zdobyć jeszcze jeden poziom, co nie? No dziwne, dziwny build w sumie to jest, jakby... Może tak i być, ale czy to mi da wygraną? Może mi to da poziom, może nie da, najwyżej trudno. No brakło. I to tak naprawdę niedużo. Mam coś tam jeszcze taniego do kupienia, bo jakby trochę poszedłem z hajsem i... Buty za 6000. Dobra, no trudno. Trudno, moi drodzy. Trochę jakby straciłem w sumie mój ideał tego, co chciałem tutaj trochę zrobić. Misz odbicia ulepszona mana, uważam, że spoko opcja realnie rzecz biorąc. Jeszcze dodałem sobie trochę ataku. Dobra. Jest ulepszona mana, więc ten będzie sobie może częściej coś bił, ale to i tak nie jest jakby... Nie jest to, co bym realnie widział. Muszę się zastanowić, żeby się po prostu nie pomordować. Okej, no jakby, no nie mam za dużo jednostek. No ale jest w porządku, tak? Artefakty też nie będą jakieś realnie rzecz biorąc w sumie dobre. No raczej są przeciętne. Raczej są, moi drodzy, przeciętne. No ale cóż, bijmy przynajmniej trochę. Dobra, muszę zacząć trochę oszczędzać. Okej. Mamy trochę inicjatyw, trochę porobione tych rzeczy, obronę. Takiego sobie zrobię po prostu. To mi niewiele zmienia, ale to sobie dołożę. Okej, ale na kibla nie będę miał za bardzo teraz. Kibel, atak i obrona? W sumie okej. Dobra, jakby będę bardzo łatwy do zamordowywania. Ale wygląda być naprawdę intrig. Kolosa, którego wziąłem odpowiedniego. Chcę po prostu rzucić tam tamtego niego rzeczy. Dobra, powiem wam, że w sumie dziwny build. Dostanę pewnie lanie, ale jest jakieś koncepcje, emo. Emo 320, śmiesznie będzie według mnie. Będzie śmiesznie, ale przynajmniej jest ciekawy build. Tak, może akurat wziął balisty. Who knows w sumie. Who go knows. Naprawdę, powiem wam szczerze, kto go wie. I wezmę mu balisty i będę go strzelał z jego balisty. Ale było zabawnie w sumie. No i wziął balistę, moi drodzy. Więc fajnie. Więc naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Okej, dobra, zrobimy się gdzieś w taki sposób. Dobra, no i zobaczymy. No on raczej ma wjazdy, tak? 15-13. No moja balista to jest taka trochę pipidowa, ale zobaczymy w sumie, co mu ukradnę, czy mam nadzieję, że balistę.
No, tutaj trochę będzie zaskoczony. Pewno trochę może się obawiać tego. Ja też łucznictwem bardzo mocno strzelę. Więc jakby mogłem tego maga tamtego w sumie zabrać jako tako, bo by przypierdoszył, a ten tak średnio w sumie. Dobra, no zobaczymy, tak? Wziąłem mu balistę i... Tylko 200 punktów życia ma? Okej, spoko. Dobra, git. Już błyskawicami przypieprzył, spoko. Jakby jego namiocik został. No, powiem wam, że ciekawy w sumie po części. No, ciekawe troszeczkę. No co on tam ma? Odporność na ogień ze światła. No to moje światło będzie gówno warte w sumie ostatecznie. Jednak wziął w taki sposób. No to miało najbardziej logiczny w sumie sens. Dobra, czyli mrok by był ostatecznie lepszy. No cóż, cóż poradzę. Nic nie poradzę. Więc zobaczymy. Jest dowodzenie, więc prawdopodobnie jest jakiś gniewik. Coś czuję. No, pewnie jest. Ale czekajcie, bo Kilan ma to blokowanie? Czy mi się popieprzyło? Ja sobie nie sprawdziłem. W sumie. Czy nie ma plugowania? Pierdalej, typiarzu. Coś mi się poje. Nie wiem, czy ja sobie nie zapomniałem, że Kilan ma tą blokadę do tych jednostek. No i cóż. Nie wygląda to dobrze, nie? Jakby on przecież mi zablokuje balistę, nie? Czym bardziej swoją co zablokuje. Bo ja sobie zapomniałem, że on tak ma. No dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Nie ma dużo morali, na szczęście mu zbijam. Mimo wszystko on sobie rzuci do morali coś. Ma pierścień w sumie inwalidy, więc on grał pod strzelanie z dystansu. Kurde, zapomniałem pasywki Kilana. Ja sobie nie sprawdziłem, że to teraz on ma inną i on blokuje tym plugawcem machinę chyba. No trochę szkoda. No i światło mi nerwi, tak? Więc jakby jestem useless. Bardzo jestem useless w tym momencie. Nie wiem, czy dzisiaj więcej gier niż jedną realnie rzecz biorąc nagram. Możliwe, że nie. Dobra. No gniewik poleci, no poleci gniewik, nie? Ja sobie to nie przemyślałem w dużej mierze. No on też ma w sumie problem. No ładnie mnie przypierdolił. Na eksperckie rozbicie nowe. No cieszy mnie to w cholerę, nie? Dobra, moral w sumie spoko. Ale ja zapomniałem pasywnie. No słabo to wygląda. No dobra, rzucamy od razu chmurką. Spieprzyłem sprawę. No ja ogólnie spieprzyłem sprawę bardzo mocno.
Nie no, masz dobre rozbicie. No i spoko! Dobra, ja się będę bił w sumie, nie? Bo... Ale pocisnąłem, nie? Tyle zastanawiam teraz. Tańsze ma czary, bo sobie wziął to. A wtedy balisty odsłania mi, to jest kurde słabo. Ale w sumie on i tak mi nie dolatuje tam aż tak bardzo, bo jest kurwa wolny jak idiota. No nie potrzebuję go tam ładować. Dobra, muszę zbijać te jednostki. Ja mam pewną koncepcję strzału teraz jakby. Może coś przyspieszyć w sumie. Ale czy na tyle przyspieszy? No i wygląda to za dobrze. Muszę go bić realnie rzecz biorąc, no takie są fakty, tak? Mhm. Bardzo ładnie. Ma 5 ruchu, no to... Pięknie. Bardzo ładnie to weszło. Bardzo mi się podobasz. Aż zabaś. Bardzo ładnie. Na pewnej strzale, żeby być. Okej. Ten już jakby nie jest w ogóle groźny z mojej perspektywy. To ja mu zbiłem ilości, nie jakoś tak bardzo dużo. Dobra, to i tak będzie słabo, ale okej. No tak czułem, że mnie walnie, no ale jakby z mojej perspektywy ja i tak się idę z nim napierdalać. Okej. Spoko, znaczy wiem, że on jakoś nie jest wybitny, ale ja idę się bić, ja nie będę stał. Ja nie będę tutaj stał. Okej, nie ma co stać po prostu. Może jakby niewiele zrobię, ale grupowa prawa moc to zawsze grupowa prawa moc. Mhm.
Dobra, szały trzeba było podobijać po prostu. Ja po prostu muszę się bić w tym momencie, tak? Jakby z mojej perspektywy bicie się ma najwięcej sensu. Nie stanie z tyłu. Bardzo idealnie mi się nawet podstawiłeś. Bardzo ładnie. Super. Jesteś fajnie poblokowany. Balista ciągle będzie bić. Ty mi nawet... Może dolecisz mi do niego. Ale spoko, balista jak tam stoi ładnie w sumie. Okej. Muszę zabijać mu te jednostki po prostu, bo... No bo będzie mi moralował cały czas i to jest duży minus tego wszystkiego. Bardzo duży. No, ty ładnie naprawdę bijesz. Ja na razie na spokojnie, jakby nie będę też specjalnie panikował. Nie będę specjalnie panikował, ale muszę się też trochę przestawić. Dobra. Dobra, sprzątnął mnie. Okej, no to nie wyszło spoko. Jakby z mojej strony skrzeszenie jest bezużyteczne. O 10% inicjatywy, kula ognia, błyskawice, słabo to wszystko wygląda. Więc jakby skrzeszenie też. Na razie na spokojnie. W taki sposób. Dobra, strzelił, ale... Cały go bolą. Magma ładną pozę do strzału. Według mnie, naprawdę bardzo ładną. To było niefajne z twojej strony akurat. Bardzo w sumie niefajne, ale czy jakieś tragiczne? No kurde, no nie wiem, powiem ci szczerze. Jakoś mnie to zmorduje, jakby ja mam cały czas strzał balistą. Jakby z mojej perspektywy... Z mojej perspektywy... Potrzebujemy sobie osłabić. Fajny slowek, bardzo fajny, mi się podoba. Bardzo spoko. Osobmy go sobie jeszcze. Podbiegnij w to samo miejsce. No i zajebiście, no powiem wam, że super. Okej, fajnie. Bardzo. Bardzo fajnie. Super. Bardzo ładnie. Podleczony, super, zajebiście. Ciebie zabijam. Bardzo dobrze. Okej. A zagram. Zagram. Bum! Pięknie.
pięknie. Dobra, znakomicie, wyśmienicie. To klikajmy. Doklikajmy, bo w sumie wesoło jest. Oj nie, jak mogłeś? Jak mogłeś? No, dobrze wziął sobie tego w sumie plugawca, sobie nie zwróciłem uwagi, jak grałem balistę pod to. Ale no, jebaszyłem naprawdę mocno. Srogo, powiem wam szczerze, nie będę was tutaj okłamywał, srogo jebaszonko. No, naprawdę srogo. Bum. No, fajnie w sumie wyszło. Fajnie, że balistę przejąłem, nie? To było w sumie bardzo istotne w tym wszystkim. Tak zwana chinilacja. Tum, tum! Tum, tum! Tum, tum! Chciałem powiedzieć czego, ale już stwierdziłem, że się wstrzymam. Dobra, GG! Dzięki wszystkim za oglądanie, fajna, luźna giereczka była. Ostatecznie się udało, mimo wszystko, mimo że to było to 10%, to i tak się udało. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!